Cześć, witam po raz kolejny na kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać i omówić modyfikacje, które udało mi się zrobić do tej pory i modyfikacje, które mam zamiar zrobić w swoim TRK-502. Zapraszam. No więc po kolei. Koła przednie, koła tylne, literki, napis Metzler Turens białym flamastrem wodoodpornym do gumy. Fajnie wygląda, szczególnie przy filmowaniu z Gmola. Tyle tylko, że się brudzi, więc pewnie co jakiś czas trzeba będzie powtórzyć. Tu jeszcze na przodzie ten Turens jest wypełniony, ale stwierdziłem później, że same obrzeża są fajniejsze. Uchwyt na bidon. Trzyma się, nie miałem z tym problemu. A zawsze to można uzupełnić braki płynie. Na kierownicy uchwyt na telefon, ten jest na stałe, prawdopodobnie zniknie. Tu mamy gumowy, z tej strony bardzo dobrze się sprawdza, łatwy dostęp do ładowarki. Uchwyt do GoPro, czy będzie tu, jeszcze nie wiem, był już na Gmolu, też fajnie wyglądał. Tutaj po prostu ten średnica tej rurki jest za mała do uchwytu, więc trzeba było tu robić taką sztukę. Natomiast no, nie wygląda to za ładnie. Deflektor z Varadero. Największy z Varadero jaki był. Pozostał mi, więc założyłem, ale spełnia swoją rolę. Osłania mnie, szczególnie przy moim wzroście. Stelaże kufry szat. Te mniejsze, więc w połączeniu z 50-litrowym K-Maxem ładowność jest wystarczająca dla dwóch osób, a nie wystają tak bardzo. Co do kufra, dodatkowe światła stopu, połączony kufer jest kabel jack, który można odpiąć, schować sobie i bluetoothowane to zostało we wiązku do światła stopu. Po ściągnięciu siedzenia łatwo się tam dostać i łatwo to zrobić. Osłony na baku i z boku baku, one bardzo fajnie wyglądały jak przyszły, znaczy są bardzo sztywne, grube. Natomiast jak widać, pod wpływem słońca ten klej się rozpuszcza i to już zaczyna wyglądać nieładnie. Natomiast no póki co jeszcze spełnia swoją rolę. Osłona do płynu hamulcowego. Taka mała, ale zawsze odpukać, jakby coś się miało dziać, to wystarczy. Osłona pod silnikiem jest oryginalna, stopka centralna jest oryginalna. W planie oczywiście jest jeszcze halogeny, które już idą i będą one przymocowane tu na gmolach. Jeszcze nie wiem, czy do stacyjki, czy do łącza USB może, czy bezpośrednio do akumulatora. Nie wiem, co lepiej. Także to tak naprawdę wszystko. Nie ma tego dużo, ale mówię, no motocykl tak naprawdę mam rok i wszystko powoli, krok po kroku. Także bardzo Wam dziękuję. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia.